Witam Was tutaj, cześć, jestem Zanusz i zapraszam Was na kolejny skrót informacji z warszawskiego transportu publicznego i Warszawy. I od razu mówię, że jeżeli ktoś chciałby na przykład przewinąć się do konkretnej części, bo nie interesuje go na przykład transport publiczny, a bardziej ZDM i zmiany na drogach, to zapraszam do rozdziałów, które są wszystkie oczywiście w opisie, jakby coś, i też są widoczne tam na YouTubie. Taki pasek tam jest taki widoczny. No, mniej więcej wiecie, o co chodzi. No ma, bez zbędnego gadania przechodzimy. Dużo się nie działo w warszawskim transporcie publicznym, bo jak sobie patrzymy, co się poza zawieszeniem Arrivy, ale to jest co innego. Ale przejdźmy do takich normalnych rzeczy, które się cały czas dzieją. Czyli po pierwsze, te tramwajarze pracują na placu Narutowicza. Z Was może widzieć, że to na przykład się znajduje. A my zobaczmy, co tutaj się zmienia. W dużym skrócie, z tego co widzę, będą jakieś prace torowe na placu Narutowicza. A ponieważ są też prace tutaj torowe na ulicy Grójeckiej i Filcowej, dzięki czemu nie dodaje jest, o czym już mówiliśmy, ostatnio do parku Jedź Aleja Krakowska, to się robi niezły bajzer, bo na przykład kiedy tramwaj linii 1 to jedzie do placu Narutowicza, on zrobi sobie kółeczko i w przeciwną stronę będzie jechać już jako tramwaj linii 9 i jechać trasą tramwaju linii 9. Tak samo tramwaj 9 będzie się później zmieniać w 1, co jest na pewno trochę zmianą. Tramwaje linii 7 też trochę zmieniły swoją trasę. 14 i 25 nie będą w ogóle kursować. Po pasażerowie będzie chodziła linia zastępcza 75. 191 będzie trochę skrócony, Z9 będzie jeździć za nią. No i ogólnie tutaj się dosyć dużo zmienia, to w zależności od dnia, to jest od 13 do 17 lipca, dalej się zmieniają 179, 14 i 25 będą nadal zawieszone. No i tramwaje linii 15 też trochę się zmienia, bo będą jechać do metro Wilanowska, co jest co najmniej ciekawą informacją. Tego się nie spodziewałem. Od Marymontu do metro Wilanowska. Aha, okej, okay, ciekawe. I będzie dlatego wprowadzony autobus Z15. Jeszcze będzie Z9. Z9 to akurat przyjeździ. No, w skrócie, dużo się będzie działo. Macie mapkę tutaj, jak to mniej więcej będzie wyglądać. Po prostu na placu Narutowicza, dziwnym trafem, będą kolejne roboty, co jest co najmniej ciekawą akcją, bo ostatnio tam byłem, po pierwsze. A po drugie, plac Narutowicza to jest jeden z tych pętli tramwajowych w Warszawie, wyglądających podobnie dziwnie jak pętla tramwajowa wiatraczna. Po prostu tutaj tory, tu tory i tam różne są rozjedy i tak dalej. No, jakieś naprawy na pewno potrzebne są, akurat jest okres wakacji. Tylko szkoda, że to jest jednocześnie, kiedy tutaj ta cała trasa jest naprawiona, albo i może dobrze. No nie wiem, tak czy siak, macie tutaj mapkę, wiecie, jak to mniej więcej wygląda. Przechodzimy dalej, ulica Saska do remontu. Prace na ulicy Saskiej będą prowadzone na odcinku od ulicy Waszyngtona do ulicy Zwycięzców i ich zakres będzie obejmować wymianę nawierzchni jezdni wraz z przebudową oraz liczne prace brukarskie. Nowe będą wszystkie krawężniki, zjazdy bramowe, nawierzchnia miejsc parkingowych oraz chodniki i przystanki autobusowe po obydwu stronach. Autobusy linii 111, 123, 507 i 509 i nocne N02, N22, N72 będą jeździć innymi trasami, objazdem ulicami Zwycięzców i Francuską od 13 lipca. Także tak tutaj wygląda lekka, taka bym powiedział, zmiana. I dalej zamknięcie przejazdu na Julianowskiej w Piasecznie. Tutaj nie będę dużo się rozchodzić. Jest zamknięta po prostu ulica Julianowska. Zmieniły się trasy dla autobusów 739. Tutaj macie przegląd, jak wygląda teraz ta trasa. I L39. Macie mniej więcej, jak to wygląda. Mapek z tego, co kojarzę, w tego typu trasach nie ma, no bo to jest zupełnie coś innego, ale macie mniej więcej, jak tutaj się to pozmieniało. Tutaj też są jakieś drobne zmiany przy przystankach, no ale to nie jest coś nie wiadomo jak bardzo dużego. No i teraz przejdźmy do takich aktualności, które mają po prostu wagę bardziej aktualną w danym momencie niż jakaś dosyć duża praca na długi okres. To nie możemy oczywiście przejść dalej, nie mówiąc o tym, iż
Na metro Ratusz Arsenał nie działają znowu dwie windy. Jedna winda przy wyjściu w kierunku Błękitnego Wieżowca, poziom minus 1 do 0. I winda na południowy zachód, poziom minus 1, 0. I też metro Racławicka, winda południowy zachód z poziomu minus 1 na 0. Windy w metrze warszawskim słyną z tego, że co najmniej jedna winda musi być zawsze nieczynna na pierwszej linii metra. W drugiej tak już źle nie jest, bo jest trochę nowsza, ale wiadomo jak to wygląda. Linie tramwajowe turystyczne T i 100 już kursują. W weekendy cały czas jest zamykany trakt królewski, są stawiane betony, aby ludzie mogli spokojnie chodzić ulicami i tam oczywiście autobusy nie jeżdżą ani żadne pojazdy, nawet policja tam się raczej nie kręci. Jest jeszcze zmiana dla linii 722, nie dojeżdża teraz już do pętli radiówek, wycofanie pojazdu, to jest pięknie napisane, i stałe zmiany lokalizacji przystanku Konstruktorska 06. Tym akcentem przechodzimy do kolejnej strony, czyli tramwaje warszawskie. Tutaj się dużo podziało w teorii. Z tego materiału akurat będzie w przyszłości materiał, czyli podpisanie umowy na pierwszy w Warszawie przystanek podziemny tramwajowy na dworcu zachodnim. No to w skrócie została podpisana umowa z PKP PLK, z czego ja już myślałem, że ta umowa już została podpisana, ale najwyraźniej się myliłem. Gdzie maksymalny koszt tej inwestycji nie może przekroczyć tej aktualnej, pierwszego etapu 170 milionów, a całkowita inwestycja jest warta, i tu uwaga, 2,4 miliarda złotych, to jest co najmniej dużo pieniędzy, jak nawet na Warszawę bym powiedział. No i tutaj chodzi o to, że będzie po prostu przystanek tramwajowy. Na razie pierwsza część dojeżdżający przed zachodni będzie się kończyć obok hali, będzie połączony już z całym dworcem, będzie można sobie przejść ładnie i będzie 500 metrów, czyli pół kilometra pod zimą. Później będzie wyjeżdżać na ulicy Bitwy Warszawskiej, tam będzie drugi przystanek. No ale jeden główny oczywiście będzie się znajdować pod właśnie tutaj wspomnianym dworcem zachodnim. I jest to związane oczywiście z przebudową całego dworca zachodniego, co będzie związać się z długą przebudową. No i będą oczywiście tutaj jeszcze kolejne trasy tramwajowe właśnie pod zachodnim jedące. Jeszcze będą dwa przystanki pozostałe, no i na Wolę będzie to jechać, na Wolę i Odolany. No w dużo różnych kierunków, ale o tym to już mieliśmy raz jedną politykę, więc w skrócie tu się jeszcze to będzie działo. Umowa podpisana, ale jeszcze przetarg nie ogłoszony na to, żeby w końcu ktoś to zrealizował, bo to tak... Przydałoby się, żeby w końcu już to zaczęli robić, ale z tego co widzę, realizacja trasy tramwajowej na Wolę, a nie, w sensie do, właśnie ten zachodni, będzie do 2023 roku. Co jak dla mnie, niby to jest blisko, a jednak daleko. Dalej przechodzimy do metra warszawskiego, gdzie mogę wam oczywiście powiedzieć o tym, jak dojdzie prac budowy w metrze. Ale po co, skoro o tym będzie osobny materiał, więc ja wam po prostu powiem, iż tarcza Anna powoli zbliża się do stacji Konotowicza. Drąży dalej, oczywiście aktualizacja jest każdy piątek, więc mogę wam powiedzieć, że wydrążyła na piątek 722 metry i ułożyła w ten sposób 475 pierścieni w tunelu. Zbliża się do ściany właśnie już na stacji Konotowicza, czyli kolejny pomysł prawdopodobnie już się dobije. Tak sądzę, bo pozostało jej około 200 metrów, co nie jest naprawdę, będę za mnie szczery, jakiś duży odległość dla takich toczy. Ja wiem ile one tam kopią na dzień, ale tak czy siak wiemy mniej więcej jak to wygląda. I dalej jeszcze od metra warszawskiego jest druga ważna informacja. Nie chodzi o trzecią linię metra, a nie o drugą, a o nowe pociągi z kolei, które zostały podpisane jakiś czas temu, a konkretniej o tym konkursie, czyli możecie tutaj wam zostawię link oczywiście do tej strony. Możecie zgłosić nazwę dla nowych pociągów metra. Jak mają się nazywać? Bo takie mamy Inspiro, Alstom, Metropolis, no i oczywiście stare ruskie. Ale on to nie jest oficjalna nazwa, rzecz jasna. Także tak to wygląda. No i możecie zgłosić chęć właśnie tutaj, jaką macie nazwę. To jest ich adres e-mail. Tam jest dokładnie cały formularz, jak to trzeba zrealizować. Jest to co najmniej ciekawe. Seria 81, tak to nazwali to później. Także proszę bardzo, możecie. Dalej przechodzimy do znanej Arrivy.
Adiwa się zawiesiła póki co na 30 czerwca. Jest kontakt dla poszkodowanych w wyniku autobusu. No i dalej przechodzimy do znanej, nie wiem, czy lubianej strony, czyli www.um.warszawa.pl. Chociaż mogliby to skrócić i widać po prostu waw.pl, ale mniejsza z tym. No i tak, z tego co widzimy na pierwszy rzut oka, rzuca nam się informacja, iż kierowca bez zarzutów. No i mamy tutaj informację, iż w drugim wypadku, tym na Bielanach, nie zostały znalezione u kierowcy autobusu żadne narkotyki, też w miejscu jego zamieszkania nie ma żadnych i to jest po prostu nagonka pewnej telewizji publicznej na pewnego pana T, który startuje na urząd prezydenta, już jest prezydentem, a chce znowu być prezydentem. Tak czy siak, oni to twierdzą, że to jest nagonka, w sumie się nie dziwię nawet, jeżeli chodzi o UM. Ale co ważniejsze, moim zdaniem skromnym, ja sądzę, iż nie będę tutaj mówić kto, bo to trudno się domyśleć, chociaż jest jedno reflektowane miejsce, kto może takie coś robić, ale sądzę, że ktoś chce, jak to się mówi, zrobić źle pewnej firmie nazywającej się Arriva i na przykład całą Warszawę też zrobić po prostu na to, żeby ktoś chce ich wyrzucić po prostu z rynku warszawskiego, warszawskich autobusów i tak to trochę wygląda, bo to jest aż dziwne, żeby nagle dwie osoby nagle tak wpadły dziwnym trafem. Tak czy siak, tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o nasz autobus. Dalej oczywiście Warszawa żąda zmian przepisów, aby kierowcy byli kontrolowani. Realizacja tarczy antykryzysowej, to akurat mnie najmniej interesuje. Warszawa wypłaciła już 717 milionów złotych wsparcia dla przedsiębiorców. Do tej pory wpłynęło 158 tysięcy wniosków w ramach tarczy. Rozpatrzyliśmy 132 tysiące wniosków, co stanowi 84%. W ciągu ostatniej doby spotkaliśmy 1536 wniosków. Jej. Dalej widzimy zmiany na budowie i obwodnicy, co już widzieliśmy. No i to właściwie chyba tyle. No rusza przetarg na plac 5 roków, ale o tym więcej mamy na ZDM-ie. No i tak, pierwsze co widzimy na stronie naszego ukochanego ZDM-u, to jest idzie nowe, modernizujemy stare sygnalizacje. No i co tu właściwie mamy napisane. No i tutaj mamy informacje, że będą po prostu zmiany na sygnalizacjach, będą wymieniane na nowe. I z tego co widzę, w lipcu i sierpniu będą prace na skrzyżowaniach Henryka Łopużańska, Myśliborska Poraju, Białęka, Globusowa, Dźwigowa, Modlińska, Kowalczyka. No i to widzimy ewidentnie, Białęka tutaj będzie działać. Dalej mamy informację tu już z ulicy Warszawy, tylko wspomnę, plac 5 rogów jak nowy, jest już, ruszył tam przetarg, już to tam trochę idzie bardziej do przodu. Ja jestem, powiem wam szczerze, ciekawy jak będzie wyglądać. Nie jestem szczerze przekonany, czy ja tam będę dużo czasu spędzać, chociaż pojawiałem się faktycznie takie nowe rejony, gdzie chętnie bym pojechał, ale nie mam czasu. Ale jest to co najmniej ciekawa inwestycja, będę chętnie śledzić jej okres powstawania, zresztą teraz będziemy mogli też patrzeć z nowej strony, ale o tym się dowiecie dopiero jak pojawi się już niedługo tramwaj na Winnicę. Jest już nagrane, tylko trzeba go jeszcze zmontować, a najpierw się pojawi metro. Dalej mamy usuwane nielegalne obiekty, podsumowanie czerwiec 2020. No jakieś reklamy poustawiane, drzewa, banery, no wiemy właściwie o co chodzi. Usunęliśmy 223 obiekty, głównie reklamy. I przeprowadziliśmy 557 kontroli pasa drogowego. No, dużo się w sumie działo, tak, zgłoszenie mieszkańców i tego typu. Po wakacjach Saska jak nowa, czyli remont. Remont instalacji w toaletach miejskich na Starym Mieście. Chyba nie muszę tłumaczyć zbytnio, gdzie to jest i jak to wygląda. Warszawskie oświetlenia w nowej oprawie, czyli oświetlenia LED-owe. Zmiany dla bezpieczeństwa na radiowej już gotowe, czyli wspomagacze, progi i, tego, i to wszystko, czego kierowcy nie lubią. No i oczywiście wał Międzyszyński, o czym na razie nie będę już mówić, bo 3 lipca.
też się pozmieniały. No ale o tym mówiliśmy już w poprzednich materiałach. Długi ten materiał wyszedł dlatego, że coraz więcej rzeczy tutaj rozpatrujemy. Jeżeli macie jeszcze jakieś strony, które sądzicie, iż powinienem patrzeć właśnie w tego typu przeglądach, ja będę się starać kolejne robić trochę krótsze i po prostu bardziej kompresować informacje i wybierać te najważniejsze. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejny tego typu materiał i być na bieżąco, co jest w Warszawie w komunikacji, na bieżąco, co tydzień się pojawia, jak jakaś większa afera, o której się dowiaduje, to staram się jak najszybciej wrzucić, to kliknijcie subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i co dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Ja tylko przypominam, że ja też jestem na wakacjach, więc mnie w domu nie ma. No i materiałów się po prostu mniej pojawia, bo nie jestem w stanie tego wszystkiego nagrywać, ale ten tygodnik pozostanie, no bo komputer mam przy sobie, a to jest proste do zrobienia, tylko gadu. No jakiś tam ładny ekran w tył wklecić. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!